Z nocnej serii gier zapraszają Państwa Marianna Bandych i Paweł Burlewicz. Zapraszamy szczególnie gorąco na mecz, który toczył się w tej sesji Szkocja-Dania, ale zaglądać też będziemy, co się działo na sąsiednich torach, gdzie Rosja rywalizowała z Czechami, Amerykanie mierzyli się z ekipą japońską, a Szwedzi grali z Chińczykami. To ekipa szkocka. W składzie jako pierwszy Michael Goodfellow, na pozycji drugiej Scott Andrews, jako trzeci Greg Drummond, a skipuje i kończy David Murdoch. To nietypowe przestawienie, bo jako rezerwowy dzisiaj występuje Tom Brewster. A przeciwko nim Duńczycy, jako lead Truls Harry, jako drugi Mikkel Poulsen, jako trzeci najbardziej doświadczony gracz zespołu Johnny Fredriksen. I jako skip najmłodszy, ale najbardziej chyba utalentowany Rasmus Stjern. Rezerwowym jest Lars Wieland, a trenerem Scott James Dryburgh. Na naszych ekranach tabela po trzeciej serii gier. Dwie drużyny niepokonane, Kanada i Szwecja, mające po dwa zwycięstwa. Dwie jeszcze niepokonane po jednej wygranej, to Szkocja i Stany Zjednoczone. 1-1 to bilans Chińczyków, Czechów, Norwegów i Szwajcarów. Po jednej porażce Japonii i Danii i po dwie porażki Finlandii i ekipy rosyjskiej. Tak wygląda stopka, z której wybijają się zawodnicy. To jest kawałek gumy na belce drewnianej, wmrożonej w lód, a my widzimy, jakie mecze będą się tutaj toczyć. Ciekawi jesteśmy rozstrzygnięć meczu Szwecja-Chiny. Szwedzi należą tutaj do tego ścisłego grona faworyzowanych drużyn. Faworytem oczywiście pozostają Kanadyjczycy, ale jeśli ktoś ma im stanąć na drodze, to najczęściej fachowcy wymieniają właśnie Szwedów. Dania, co do Danii, są dosyć rozbieżne opinie. Niektórzy widzą już w Rasmusie Stjernie groźnego rywala, który będzie potrafił tutaj walczyć o czołową czwórkę, a inni całkowicie lekceważą jego szanse, twierdząc, że jeszcze ma za mało doświadczenia, jeszcze na tej głównej arenie mistrzostw wiele nie zwojuje. Zupełnie inaczej, jeśli chodzi o ekipę szkocką, troszkę przez tradycję, bo przecież to od meczów Szkocja-Kanada rozpoczęły się mistrzostwa świata i rywalizacja międzynarodowa w curlingu, a trochę przez fakt, że dowodzi znowu w tym roku niezwykle doświadczony i utytułowany skip, jakim jest David Murdoch. Dowodzi, ale nie tak wyglądał skład tej drużyny w początkowych meczach. W pierwszym meczu na pozycji trzeciej grał Tom Brewster, a skipował David Murdoch. Zabrakło wówczas w składzie podstawowym Scotta Andrewsa, a tutaj nietypowa sytuacja. Michael Goodfellow nie przejechał swoim pierwszym kamieniem przez linię spalonego. Jest to pierwszy kamień trzeciej partii, bo tak jak Państwu powiedzieliśmy, oglądamy skrót i koncentrować się będziemy raczej na drugiej, ciekawszej połowie spotkania. Tutaj wybrany trzeci end, który był z tej pierwszej części najbardziej interesujący. No to ten bardziej zaskakujący, że pomylił się lid szkocki. To nie jest pierwsza partia, w związku z tym powinien znać już lód, wiedzieć, jakie są prędkości. Chciał ustawiać kamień w pierwszej strefie, czyli tuż po przekroczeniu czerwonej linii spalonego, ale do tego tuż zabrakło kilkunastu centymetrów. Przypomnijmy, że kamień musi przekroczyć całym obwodem linię, żeby był w grze. Rosja, Czechy, Rosjanie grają czerwonymi kamieniami, to Andrii Drozdow, kapitan tej reprezentacji. Niezwykle skomplikowana sytuacja w domu. Widzieliśmy dużo żółtych czeskich kamieni, ale i rosyjskie gdzieś tam w domu. I piękna próba. To była bardzo dobra odpowiedź. Pozostał czerwony kamień bliżej, ale miał tutaj trudne zadanie Drozdow, dlatego że podwójne wybicie dopiero ratowało go przed przejęciem partii przez przeciwników. 1-0 dla Rosji w tamtej rywalizacji. No teraz Duńczycy ustawili z boku strażnika, a Szkoci zamiast zostawiać na środku sytuację, zamiast tam gdzieś szukać miejsca, to zajęli po prostu tą pozycję za strażniki. No bardzo sprytnie, bo teraz już nie bardzo mają gdzie wjeżdżać. Duńczycy próbuje wstawić swój kamień jeszcze za ten czerwony Truls Harry, ale
czy tam jest na tyle miejsca, żeby on się dobrze schował, bo to, że on tam może się zatrzymać, to jest możliwe, ale tak, żeby był za strażnikiem, on nie będzie za strażnikiem, bo w strażnika trafi. Tak, no i to jest korzyść raczej dla ekipy przeciwnika, bo pozostał kamień na środku. On co prawda nie jest strażnikiem formalnie rzecz biorąc, można go wybijać, bo wjechał w pole punktowe, ale pełni taką rolę, bo stoi przed placem praktycznie na samym środku. Ale w związku z tym, że stoi dosyć blisko kamienia, który jest schowany, tego szkockiego, to postanowił się go pozbyć David Murdoch. Nie chcę, aby w dalszych ruchach przebijali Duńczycy z wykorzystaniem tego kamienia. A my się zastanawiamy, czy rzeczywiście Szkoci tutaj odniosą duży sukces ze względu na to, jak skonstruowana jest ta drużyna. Dlatego, że to jest tak naprawdę zespół, którym wcześniej dowodził Tom Brewster. I można powiedzieć, że on był skipem, który w pewnym momencie dla wzmocnienia zespołu powołał jako rezerwowego Davida Murdocha. Tyle tylko, że David Murdoch, no mając takiego gracza na ławce, można nie wytrzymać i zacząć go wpuszczać na lodowisko. I tak się właśnie działo, że on się pojawiał na placu. No ale... Przyzwoita odpowiedź teraz Duńczyków, tak. Bo zajęte w tej chwili miejsce za strażnikiem przez ich kamień, a Szkotów kamień został wysunięty. Na tyle dobre, że zaniepokoił się Murdoch i od razu usuwa strażnika. Tyle tylko, że tutaj mamy doszło do sytuacji, w której postanowiono, że to David Murdoch będzie skipem w tych najważniejszych zawodach sezonu w Mistrzostwach Świata. Nie komentował tego Tom Brewster, zachował milczenie, ale wiele osób sugerowało, że wcale łatwo tego nie przełknął, no, że nie podoba mu się ta sytuacja w gruncie rzeczy. Szczerze mówiąc, nie ma się co dziwić, choć moim skromnym zdaniem David Murdoch jest lepszym skipem, to jednak drużynę budował Tom Brewster, doprowadził ją do Mistrzostwa Szkocji, doprowadził ją do dwóch srebrnych medali na Mistrzostwach Świata. Także nie można powiedzieć, że to jest drużyna bez sukcesów. No i teraz nie dość, że David Murdoch wszedł na pozycję kapitana. Tom Brewster w pierwszym meczu grał na pozycji trzeciej, to w drugim że widzimy, że w ogóle nie gra, więc rzeczywiście na pewno trudna dla niego sytuacja. No, wszystkie te decyzje są wynikiem współpracy ze szwedzkim szkoleniowcem Sörenem Granem. To na pewno jest wybitny szkoleniowiec i on wie, jak ustawiać drużynę. Trochę jestem tylko zaskoczona, że przed Mistrzostwami Świata taka decyzja. Tak, bo ona została podjęta w ostatniej chwili i to w tym wszystkim dziwi nas najbardziej. Z drugiej strony te mistrzostwa są tak naprawdę ostatnim takim międzynarodowym sprawdzianem przed Igrzyskami Olimpijskimi w Soczi, więc pewnie na tą imprezę sprawdza różne rozwiązania Gran. Bardzo defensywnie nam tutaj grają Szkoci, chociaż ładne te wybicia. Poprzednie znów złe zagranie ekipy duńskiej, znów za słaby kamień, kamień, który miał być za strażnikiem, ustawił się w roli dodatkowego strażnika. W efekcie możliwość podwójnego wybicia, bo nie chce stworzyć tutaj z boku jakiejś zasłony dla przeciwników Szkot. Poprzednie wybicie trochę pechowe, bo jeszcze własny kamień usunęli Szkoci, ale teraz już po prostu wyczyścili sytuację. W poprzednich entach również tylko po jednym punkcie zdobywały drużyny, więc możemy zgadywać, że podobniej wyglądały te partie. No ale to jest trochę styl Szkotów, że oni grają tak defensywnie. Duńczycy pewnie postanowili podjąć rękawice i też w tym meczu w ten sposób rozgrywać przynajmniej początkowe partie. Drummond. No i tutaj pewnie będziemy mieli prostą grę, kamień za kamień. No a jeśli mówimy jeszcze o Davidzie Murdochu w ekipie szkockiej, to ciekawostką jest, że Szkoci zostali po zeszłorocznych sukcesach zaproszeni na Continental Cup. To jest ta rozgrywka o puchar kontynentalny, w którym rywalizuje Ameryka, reszta świata przeciwko Ameryce Północnej.
I tam Szkoci grali, ale grali bez Davida Murdocha. Grał tylko Tom Brewster, Scott Andrews, Greg Drummond i Michael Goodfellow. No, Europa nie poradziła sobie najlepiej, ale Szkoci stosunkowo dobrze pokazali się na tym turnieju. Państwo się pytają na naszej grupie dyskusyjnej, czy komentujemy na żywo. Tak, mecz jest z odtworzenia, ale my komentujemy na żywo, także gdyby ktoś z Państwa miał jakieś pytania, gdyby ktoś z Państwa chciał wziąć udział wreszcie w pytaniach zadawanych przez nas w konkursie, też zapraszamy serdecznie na Facebooku Curling Polska, łatwo do znalezienia, przyjmiemy wszystkich chętnych. Już ponad 500 osób bawi się z nami, także zapraszamy gorąco. Będziemy na pewno jakąś zagadkę przygotowywać, ale proszę sobie jeszcze w międzyczasie w trakcie przerwy zrobić kawę, żeby odświeżyć umysł i będziemy pytać o różne rzeczy związane z rywalizacją szkocko-duńską. No to jest taki najprostszy trening, bym powiedział, curlingowy, bo wybijanie kamieni w ten sposób to jest jedna z podstawowych zajęć treningowych curlerów. No szkoda tylko, że trening nam tutaj prezentują drużyny, a nie porządną rozgrywkę. Ale troszkę odwrotnie, bo powinno się najpierw potrenować proste zagrania, a potem bardziej skomplikowane. Tymczasem tu bardziej skomplikowane podwójne wybicia Szkotów spowodowały, że na końcu mamy taką podmianę kamieni, ale to będzie się toczyć bardzo szybko, jak Państwo widzą, kamień za kamień. No i teraz prawdopodobne jest to, że tutaj wyzerują na koniec partię Duńczycy. Takie jest najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Związanie partii. Wystarczy wybić kamień, ten, który jest pozostawiony przez Davida Murdocha, tak by własny nie pozostał w domu i będzie przeniesienie prawa do ostatniego zagrania na kolejną partię. Rasmus Stierne bardzo, bardzo dynamicznie wyszedł ze stopki. No ale chyba coś nie do końca dobrze, bo mocno szczotkują Duńczycy. No i nie będzie rola, będzie przypadkowo zdobyty punkt. Tak by trzeba to ocenić, dlatego że chcieli tutaj Rasmus zerować. Mam wrażenie, że nie przyłożył się do końca do tego celowania. Wydawało się, że to takie proste, kolejne takie same zagranie. Tymczasem błąd, wyszło rzeczywiście takie same. Kamień został. Oh!